Celestyna Grzebyta, dobry wieczór. W najbliższych dniach trochę wytchnienia od upału przyniosą nam fronty atmosferyczne zmierzające w kierunku Polski znad Oceanu Atlantyckiego. Jeden z nich już jutro wejdzie nad zachodnią część kraju i przyniesie tam deszcz, a także burze. Ale w nocy jeszcze niemal wszędzie będzie bezchmurnie, dopiero nad ranem w regionach zachodnich zachmurzenie zacznie wzrastać do umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy od 11 do 16 stopni. Jutro na wschodzie i też w centrum wciąż będzie gorąco i słonecznie, natomiast na zachodzie zacznie się chmurzyć i głównie po południu na obszarze od zachodniego Pomorza aż po Śląsk i Tatry pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Niektóre mogą być gwałtowne z intensywnym deszczem do 25 litrów na metr kwadratowy, gradem i też porywistym wiatrem do 75 km na godzinę. Ciśnienie jutro ze spadkiem. We wtorek ten front da o sobie znać jeszcze na wschodzie kraju. Tutaj miejscami popada, a na Podkarpaciu zagrzmi. W środę zrobi się upalnie, ale od zachodu w głąb kraju będzie wędrowała kolejna deszczowo-burzowa strefa. W drugiej połowie tygodnia przeważnie gorąco i słonecznie, popada i zagrzmi tylko miejscami na krańcach północnych i południowych. W tym tygodniu w całym kraju stężenie pyłku traw będzie wysokie i bardzo wysokie. Mocno pyli także pokrzywa, stężenie jej pyłku będzie również bardzo wysokie. W powietrzu jest też dużo zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju alternaria i kladosporium. Życzę Państwu miłego, przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.